Witam, droga widownio, witam serdecznie w ten przepiękny poniedziałek, w którym nagrywamy sobie Spidermana. Postanowiłem, że pociśniemy dalej tą gierkę, bo jesteśmy coraz bliżej końca fabuły i niedługo przyjdzie nam nagrywać już dodatki do tego, więc trzeba to też skończyć możliwie szybko. Wiecie jak jest. Ostatnie wydarzenia zresztą w świecie Spidermana no dosyć dużo nam wymieszały tego, co się dzieje fabularnie w tej grze. Oj, się dzieje i to dużo. Oto Octavius szaleje, Skorpion jest już... Mam nadzieję, że w ośrodku wszystko gra. Jest złapany. I widzowie, już wam tłumaczę, jak to wygląda. Bo jak pamiętacie, ostatnio zakończyliśmy przestępstwa Sable w ich bazach oraz oraz obozy więźniów. Otóż w tej dzielnicy ja już po prostu skończyłem. Wszystkie dzielnice zostały zrobione w 100% i teraz idziemy już tylko fabularnie, bo wszystkie rzeczy mamy porobione. Więc teraz już czysto i zwięźle i na temat fabułka. Okazjonalnie coś się powijemy. O co chodzi? Czemu goście, którzy próbują mnie zabić, noszą identyczne stroje? Fajnie, że zostaliście w strojach więziennych. Nie będziecie musieli się przebierać. No i pięknie. Oferta dnia! Za 10. razem nie pobieram opłat za łomot! Mamy przewagę! Doradzałbym wam w przyszłości więcej rozsądku, ale komu ja to mówię? No cóż. No i jak widzicie, mamy miejsca, gdzie się po prostu możemy ich... Ej, geniusze! Pewnie bym was nie znalazł, gdybyście nie zaczęli siać zamętu! Na pewno nie jesteście trzeba... O kurde! Cofnąć się! I ja może... Nie da się poprzestać na jednym. Jak się łagodnie, jak mu wygodnie. Wiecie, ja sobie czyszczę te dachy, żeby mieć coraz to bardziej swobodny lot. Tym bardziej, że zaczniemy takie miejsce fabularnie, gdzie nie będziemy za bardzo mieli dużo rzeczy. Tutaj, zanim Miles wróci, możemy chociaż dopilnować, żeby nikt nie był głodny. Och, Peter, dobrze cię widzieć. Jak się czujesz, dobrze? Ja dobrze, a jak ty się trzymasz? Dobrze, choć jest ciężko. O, pozwól, że... Spokojnie. Nic mi nie jest. Czy to nie ty mi radziłaś, żebym pogodził się z faktem, że jestem tylko człowiekiem jak wszyscy? Ty i Ben. Zawsze obracaliście moje słowa przeciw mnie. Mam się świetnie, Peter. Jestem tylko zmęczona. Gdzie Miles? Nie może ci pomóc? Ależ pomaga. Odbiera artykuły medyczne z ośrodka pomocy. Antybiotyki znikają w mgnieniu oka. Dobra. Odpocznij sobie trochę, a ja zorganizuję rozładunek i sprawdzę, co z Milesem, okej? Dobrze. Daj mi chwilę, muszę uleczyć zranioną dumę. No dawaj, Miles, odbierz. Nie każ mi się martwić jeszcze o ciebie.
Cicho, cicho. A miało być bez sensacji. Jak mogła to zrobić garstka więźniów? Jakby przeleciał tędy eksplodujący buldożer. Nie mogę wrócić. Fist potrzebują tych leków. Słyszałeś głos, jaki wydała jego głowa, gdy walnął go tenturzy? Jak robal o szybę. Plusk. Jak się go pozbyć? Może jeśli to skakuje? Wszystko przez jeden głupi kawał o kostiumie tego gościa. Dzieje się. Stary, gość ma ze sobą spore problemy. Może mógłbym to skakować? Udało się. Powiem tyle. Chyba przeskoczę ten mur. MJ albo Miles to nie jest... To nie jest jakby to... Są pojemniki medyczne. Może pójdzie łatwo. Widziałeś, jak on tutaj wszedł? Gość jest jak zwierzę. Obaj są. Dobrze, że są po naszej stronie. Ej, wy! Chodźcie tu! Jodyna... Brak antybiotyków. Szukam dalej. Dobra, dobra, już. Słyszałem to! Możemy od razu krzyknąć. Powiedz tylko, gdzie znajdziemy wasze dostawy i ich harmonogramy. Okej. Tam też są jakieś zapasy. Muszę jakoś wyminąć tych gości. Wiesz, nie chcę oglądać, jak Benson cię okłamał. Robi mi się niedobrze. Proszę, przyznaj, co wiesz i przestań. Nie mam pozwolenia, żeby... Głupi służbista! Dlaczego ci super goście tak się wzięli na wykończenie ośrodków pomocy? Coś zazwolił. Chcą pokazać, że jest słaby, że nie potrafi ochronić miasta. Brzmi jak jakiś melodramat. Nieważne, byle pozwolili nam zatrzymać wszystkie zapasy, jakie znajdziemy. No jasne. Te cuda będą warte na czarnym rynku fortuny. Przekopujmy się przez to dalej. Okej. Kolejny namiot z zapasami. Może tym razem. Trochę apteczek, zero antybiotyków. Muszą gdzieś tu być. Chyba chcą się podzielić zapasami. O rany. Pewnie spróbują nas orszyć. Ej, tylko nie zabierajcie, co nie wasze. Człowieku, wyluzuj. Każdy dostanie swoje. Nikt nie chce ci nic zabrać. Tak się mówi, jak się... Byle dalej od snajpera. Stary, proszę. Luz, proszę. Okej. Zrobiłem głupotę, ale cóż, nie ogarnął. Więcej zapasów. Dalej, skrzynio, nie zawiedź mnie. O, amoksycylina. Bingo. Facet jest trochę przerośnięty. Znalazłem eksplodujący buldożer. Trasy dostaw i harmonogramy. Już! Ja skazał! Panowie, przepraszam. Mój wspólnik jest nieelegancki. Nie zna się na subtelnej sztuce perswazji. Nie chciałem tego widzieć. Co to było? Sprawdź. Już. Rhino. Pora się zmywać. Ten tunel! Teraz bawimy się światłami, póki reszuje ci buźkę! Wyłaź! O
tylko nie zobaczył. Jezu. Rajno, musimy uważać na niego, bo on... Jedyna droga prowadzi do niego. Grasz mi na nerwach! Jeju. Nie podoba mi się to! Idź! Przecież Wyski to nie zobaczy. Drogę pomyliłem, ale... Było blisko! Za blisko! Muszę stąd spadać! Jestem coraz bliżej wyjścia! Wyszło dobrze, wyszło nawet bardzo dobrze. Chowasz! O kurde! Okej! Muszę stąd spadać! Przestań się chować! No! Może jak tam wejdę, będę bezpieczny. Jak cię znajdę, zrobię z ciebie wioskę! Ten kontener! To moje wyjście. Niestety on tam też jest. Dobra, Rajno. To on musi otworzyć mi drogę. Byłaś już! Raz! Jakbym widział żywy czołg. Babuszkę! Nienawidzę ciuciu babuszki! Muszę powiedzieć May, że je mam. Zostawcie mnie! Dawaj portfel! Pomocy! Hej, zostaw go! Duży błąd, młody. Nie możesz tak traktować ludzi! Że jak? Tak? Dobra. Biodra równo. Co on kurna gada? Jeszcze chwila i nic już nie robi. Wow. Chcesz w papę? Dobra, wyluzuj. Chcesz w papę? Muszę popracować nad odzewkami. Miles? Nareszcie się dodzwoniłem. Wszystko okej? Hej, więc... Tylko nie świruj.
Mam ci co nieco do opowiedzenia. No. To mamy to. Świetna robota, Miles. Trzymaj się, Fist. Jeśli więźniów przyciśnie, mogą napaść na ośrodek. Nie musisz mi mówić. Dam ci znać, jeśli znowu coś się wydarzy. Super. Dzięki, Miles. Yuri, przejrzałem plany Rhino. Atakuje ośrodki pomocy Oscorp. Chyba wiem, który teraz zaatakuje. W pobliżu centrum w Harlemie może nastąpić trzęsienie ziemi lub gonitwa byków. Brzmi jak Rhino. Już tam lecę. Trzymasz się jakoś? Padam, ale się trzymam. Poradzimy sobie. Nie trać wiary. Dobrze, że Yuri w nas wierzy. Bo przy pierwszym podejściu do Spidermana, nie do remastera, tylko ogólnie, ja prawie sam straciłem wiarę. Ech. Zaraz się jeszcze okaże, że dorywczo ściągacie zaległe raty kredytu studenckiego. Okej. Dobrze, że Spider-Man to jest jednak typ, który... który jednak potrafi tego unikać strzałów. To, że oni strzelają, może mi pomóc. No i pięknie, i zaraz sobie podreperuję zdrowie. No jak widzicie, mamy prawie 200. Wziąłbyś się za kogoś większego od siebie, Rhino. Nie ma nikogo większego ode mnie, Pałk. A może wolałbyś spokojnie porozmawiać? No to za praca zespołowa! Zawsze działałeś sam! Cel uświęca środki, Pałuk! Życie to skład celów i środków! A jaki cel uświęca te konkretne środki? Wolność!
prawdziwa wolność! Koniec z kostiumem! Koniec z trajną! Dobra. O, a tak lubię ten kostium. Wyróżnia się. Cieszę się, Paul. Bez kostiumu nie będę się sprawiał kłopoty. Dobra, Rhino, pora to... Żaden ośmiotonowy dzieciak nie wyręczy prawdziwego mężczyzny. Skończmy to! O, Skorpion, lubię cię, ale wiesz, że nieładnie się wtrącać. Co miałeś zamiar zrobić, gdybym cię nie pojawił? Błagać mu odpuścił? Tak, Gargan, przejrzałeś mnie, tak miałem plan. No, zachowujecie się jak stare małżeństwo. Dobra, gdzie jest Skorpion? A, więc spiknęliście się z Octaviusem. Macie już nazwę? Straszliwa szóstka? Sześciu zwyrodnialców? Jak ci się podoba? Szóstka, która zamordowała Spidermana i zrobiła kot z jego zwłok. Uwolnij mnie z tego! Żałosny Gargan! Sam zgniotę tego rupa! Nikomu nie powiem! Mam zostawić cię bez dziury w czaszce? A co to za frajda? Pięknie! Wiesz co zrobił Octavius, jeśli dowie się, że zawiodłeś? Ja zawiodłem? Tak, dziwolągu! Może trochę czasu w odosobnieniu nauczy was dobrych manier. Dobra, Yuri, czterech z głowy. Zostali Octavius i Lee. Coś mi mówi, że z nimi nie będzie tak lekko. Mamy też inny problem. Oddech diabła zbiera coraz większe żniwo, a Oscorp milczy na temat surowicy. Chyba zwęszyli w tej tragedii interes życia. W przypadku naszego burmistrza wszystko jest możliwe. Nie zajmuj się oddechem diabła, pracuj nad tym ktoś, komu ufam. Hej, Pete. Przejrzałam miejskie, stanowe, a nawet federalne bazy danych. Jeśli to laboratorium istnieje, to nieoficjalnie. Do głowy przychodzą mi jeszcze tylko osobiste pliki Normana. Przeszukałem już jego komputer w biurze. Myślisz o apartamencie? W budynku roi się od ludzi Sable. Jeśli mnie zobaczą, strzelani nie mogą ucierpieć mieszkańcy. Wiem, ale może zdołam się tam zagraść. Wejdę po cichu, znajdę adres i czmychnę. Wezwę cię, jeśli tylko coś pójdzie nie tak. Dobra, to ryzykowne, ale musimy znać tę lokalizację. Zaczekaj, aż będę w pobliżu. Dopiero wtedy ruszamy. Będę czekać. No to ruszamy. Ale nieźle się poprztykali ze sobą i przez to tak naprawdę padli. Chyba tylko Elektro i Vulture umieli ze sobą współpracować. Rhino i Skorpion nie. Nie wydaje wam się podejrzane, że ten cały Rhino zawsze demoluje budynki, na naprawie których zawsze ktoś zarabia? Czy sugeruje, że to zwiczek? Dokładnie tak! Gdybyście mogli zobaczyć zeznania Rhino, nie byłoby wątpliwości, że gość jest za głupi, by cokolwiek zaplanować samemu. Ha, więc kto stoi za tym? A kto zawsze jest gdzieś w pobliżu i rzekomo walczy z Rhino, podczas gdy tak naprawdę kieruje jego poczynaniami, jak to rado?
Predator szarżą pyka. Powiedzmy to razem. Spider-Man! I jego frustrujący gość, który cały czas krzyczy, że on jest zły, a on tak naprawdę go prawie zawsze pokonuje. Ale w sumie i tak, J. Jonah, tobie nikt nie ufa. Wszyscy wiedzą, że jesteś wilnięty. Dobra. To co, to ruszamy. Dobra, MJ. Jestem kawałek dalej. W razie kłopotów daj znać. Dzięki, Pete. Życz mi szczęścia. Okej. Penthouse Normana jest na samej górze, a winda jest zablokowana. Muszę się dostać do ochrony i ją włączyć. Przepraszam, strasznie tu tłoczno. Wszystko gra? Mieszkańcy musieli tymczasowo opuścić lokale ze względu na kontrolę przeprowadzaną przez Sable International. Nie rozumiem, czemu musieliśmy opuścić całe piętro? To dlatego, że Sable przejęło ochronę budynku. Nazywają to rutynowym przeszukaniem. Szukają broni, materiałów wybuchowych czy czegoś tam. Tak, winda dojeżdża bez... Tam jest pokój ochrony, ale nie wejdę do niego niezauważona. Mieszkańcy są niezadowoleni. Mogłabym ich podjudzić i wprowadzić zamęt. Okej. Dlaczego nie ma tu Osborna? Jemu nigdy się coś takiego nie zdarza. Burmistrza i jego kumpli to nie dotyczy. Ochrona bez słowa wpuściła jednego z jego sponsorów. Wiedziałam. Klubik dla dużych chłopców. Niech ich. Z każdą kolejną sekundą ryzykujemy, że złapiemy tę zarazę. Uważaj na recepcjonistę. Zaraz sobie płuca wypluje. Co? Przecież muszą nas puścić na górę. Nie traktujcie nas jak zwierząt. Jeśli zachoruję, wykończę was w sądzie. Puśćcie nas na górę, zanim wszyscy zachorujemy. Zostawiłem inhalator na górze. Podobno wpuszczają ludzi w szczególnych przypadkach, takich jak kwestie zdrowotne. Naprawdę? Dobra, pogadajmy z ochroną. Załatwione. Cholera. Jerry, dawaj, tu mamy mały problem. Porany. Nie mogę oddychać! Wpuśćcie mnie na górę! Jest otwarty. Muszę tylko dostać się do drzwi. Proszę się uspokoić. Sable International prawie skończyło sprawdzanie. Nie ma przejścia. Muszę iść naokoło. Mówiliście to godzinę temu. Wiem, że to irytujące, ale proszę pamiętać. Sable robi to dla państwa bezpieczeństwa. Chyba bezpieczeństwa Osborna. Proszę nie... Okej. Okay. Witam. Znam paru agentów Sable, którzy chętnie cię poznają. Paralizator. Przeczesujemy sektor. Inwestor. Fajna sprawa. No to już nie do końca jesteśmy bezbronni. Co to było? Jaki grzeczny. Agenci Sable na pewno są ubezpieczeni. Panel sterowania jest w pokoju ochrony, tuż przy agencie Sable. Ofiary losu. Watson? Super szpieg. Pora włączyć windę. Udało się. Norman się zbiera, winda działa. Pora ruszać na górę. Okej. Jest i winda. Do dzieła.
Norman i Sable. Jak na zawołanie. Znajdź gościa od alarmów i go zwolnij. Głupi przycisk. Znajdź gościa od alarmów i go dzwoni. Ona już sobie poszła. Jeśli coś tam ukrywa, na bank to znajdę. Uwaga! Uruchomiono drzwi pożarowe. Trwa proces samodiagnozy. Proszę zachować spokój. A to co? Wow, rewelacyjna ta maska. Czy pokazuje drzwi ukryte za tą ścianą? Projekt prototypu maski bojowej. Wygląda, jakby wykrywała słabości strukturalne. Jeszcze sobie przejrzyjmy to wszystko. Projekt apartamentu. Masa pustej przestrzeni za ścianą, na której wisi portret. Kto marnuje tyle przestrzeni w mieszkaniu na Manhattanie? Norman Osborn. MJ, na dole właśnie zaroiło się od Sable. Norman chyba się przemieszcza. Mogą mnie zauważyć. To chyba moja sprawka. Zachowaj dystans. Już sobie poradzę. Magazyny naukowe poświęcone kwestii Spidermana. Jakie to dziwne, że ludzie chałupniczymi metodami próbują wyjaśnić moce Pita. Jeszcze dziwniejsze, że Norman jest w to zaangażowany. No. Nawiązanie do przyszłego Venoma i Goblina. Aż jestem ciekaw, jak to... Chociaż nie, nie w sumie co, ja już, może kogo ja oszukuję. Instrukcja do zamka szyfrowego. Wygląda na to, że kod to ostatni dzień Harego. To pewnie dzień jego wyjazdu do Europy. To... ten, oj sorki, tego, to jakby jest nawiązanie do Venoma, który już wiadomo, że się pojawi. Ale też to Goblina, który w sumie był tylko wspomniany w niektórych momentach i tylko tyle wiemy o nim. Także jest bardzo dobrze wszystko w uniwersum Spidermana. Norman żegna syna. Pewnie chodzi o zeszłoroczny wyjazd sekretna klawiatura za obrazem. Ktoś tu lubi kino szpiegowskie. Ukończono proces samodiagnozy. Nie znaleziono usterek. Drzwi pożarowe wyłączone. Norman może wrócić w każdej chwili. Muszę znaleźć ten kod. Ostatni dzień Harego. Wiem, że wyjechał w zeszłym... Zapomniałam o tym. Osbornowie mają swój herb. I dewizę... Harry mówił, że jego mama wiecznie gotowała. Założę się, że Norman nigdy nawet nie przekroczył progu kuchni. Ten pokój pachnie... bogaczami. Ciekawe, czy wszystkie te wina są z winnicy Normana w Burgundii. No, dowiadujemy się o paru rzeczach. O Osbornach. Ale muszę przemieszczać się wolniej, żeby było tego. Norman zamknął pokój Harego. Nie chce, żeby ktokolwiek tam wchodził przed jego powrotem z Europy. Ciekawe, gdzie schował klucz? W mieście panuje stan wyjątkowy, a Norman nadal znajduje kogoś, kto mu posprząta i zrobi pranie. Też mi bohater. Cześć, Tato. Idę do doktora Michaelsa na ostatni zastrzyk przed podróżą. Jeśli tam przyjdziesz, mógłbyś przynieść mój dziennik? Jest w pokoju. Chciałem spisać przemyślenia na temat tej wielkiej wyprawy, wiesz. W każdym razie... Słuchaj, wiem, że rzadko to mówię, ale... Dziękuję, tato. Że to robisz. Kocham cię. Wow.
Tak dawno nie słyszałam głosu Harego. Wydaje się taki zmęczony. Miejmy nadzieję, że ten dziennik jeszcze tu jest. Trzeba przeszukać jego pokój. Ach, Norman miałby basen. Nowy Jork to szczury w metrze i uliczna pizza, a nie kąpiele słoneczne i drinki z parasolką. Łazienka Normana jest większa od mojego mieszkania. A teraz mi smutno. Mama Harego, Emily. Śmialiśmy się, że nazywa ją najładniejszą mamą w Midtown, ale mógł mieć rację. Mam wrażenie, że z tyłu ramy coś jest. Bingo! To pewnie klucz do pokoju Harego. No. Co my tutaj mamy? Norman i Otto. Wow. Wyglądają, jakby byli sobie naprawdę bliscy. Co mogło zepsuć taką przyjaźń? Wiele mogło. Wiele mogło, panu Watson. Boże, Pete i ja uwielbialiśmy tu przychodzić na filmy, kiedy byliśmy mali. Zupełnie inny świat niż Queens. Zabawne, że Harry pragnął czegoś przeciwnego. Najbardziej lubił oglądać kreskówki na małym telewizorku w kuchni May. Tylko popatrz. Byliśmy tacy beztroscy. Tęsknię za tamtymi czasami. Ja mam wrażenie, że ta nostalgia u Mary Jane sprawiła, że ona w drugiej części postanowiła być dziewczyną Petera. Co? To chyba nie dla Harego. Dziennik? Książki prawnicze. Chciał się zajmować prawem ochrony środowiska, jak jego mama. Dlaczego nic nam nie powiedziałeś? Tratwa. Dziennik Harego. Ostatni wpis jest z 18 lipca. To pewnie kod do pokoju. 7:18 czy jak? O rany. Mówię tylko, że nie możemy działać pochopnie. My? Ty zostajesz tutaj. Surowica jest gotowa, a ja będę nadzorował produkcję. Beze mnie będziesz narażony na atak. Z tobą najwyraźniej też jestem narażony. Załatwię to sam. Koniec dyskusji. Oddział drugi w gotowości. Idę odetchnąć. Pete, serum Normana jest gotowe. Idzie do laboratorium. Pójdziesz za nim? Nie, zauważył mnie. Ktoś dolał dziś czegoś Sable do kawy. Jej ludzie są wyjątkowo czujni. Okej, bądź w gotowości. Już prawie mam adres. Ciekawe rzecz, tak? Tak czysto, że jeden z was leży. Uhuhuhu.
było? Okej. Jezu. Nie, tylko nie lagi. Oła, łeb. No cóż. Okej. 18 lipca. Bingo. Super straszne. Muszę znaleźć laboratorium oddechu diabła. Gdzieś tu musi być jakaś wskazówka. Norman Osborn. Dziennik badań nad GR-27. Cały projekt diabli wzięli. GR-27 jest lekarstwem, nie chorobą. Ale spróbujcie to powiedzieć w wiadomościach. Jakimś cudem podchwycili termin wymyślony przez techników, oddech diabła, i wykorzystują go, żeby siać panikę. Nie mają pojęcia, czym tak naprawdę jest. Lekiem na raka, choroby genetyczne, wady wrodzone. Ach, wystarczyłoby jeszcze trochę badań, żeby go udoskonalić. Zamiast tego spędzę kolejne 1,5 roku na zabawie w PR. Co za strata czasu. Oddech diabła to nie choroba, a testowe lekarstwo. Niewiarygodne. Pająki? Czy Norman próbuje sztucznie uzyskać moce Petera? A to co? Prototypy granatów ręcznych? Norman wczuwa się w rolę szalonego naukowca. Akta medyczne Harego i Emily. GR-27 miało ich wyleczyć. Oddech diabła to porażka Normana chcącego uleczyć rodzinę. Rentgen dziecka, ale to nie Harry czy Emily. Kto to? Otaczająca je aura. Czy to Martin Lee? Dość. Wow. Ogłaszam Normana królem dziwnych map. Najwyraźniej Norman śledzi ruchy doktora Michaelsa. To wszystkie nieruchomości Oscorp. Nie wiedziałam, że posiada taki kawał miasta. Rozstawienie oddziałów Sable. Są w całym mieście. Założę się, że znajdę laboratorium w ten sposób. Szukam nieruchomości, w której bywa Michaels i wokół której roi się od Sable. GR-27. To kryptonim oddechu diabła. To tutaj! Róg 10 i katedral. Czy to... Wiedziałam. Róg 10 i katedral. Archiwum Oscorp. Doskonałe miejsce, by ukryć placówkę biotechnologiczną. GR-27 Martin Lee. A to co? No, zaczynamy kręcić. Będę w pokoju obok. Zrelaksuj się i pozwól lekarstwu działać. Okej,
这个 To miała być tylko konsultacja! Wydawał się gotowy. Wchodzę tam. Nie, nie możesz. Już za późno. Norman i Otto. To oni za tym stoją. Stworzyli Lee. Muszę to zdobyć. Co? No! Kto to? O nie. Mamy intruzów. Pełna czujność. A my mamy problem. Znam adres laboratorium i nie tylko. Gdzie jesteś? Dwie przecznice. Zaraz tam będę. Świetnie. Nie gaś silnika. Hej. Nadal szukamy. Ktokolwiek tam się porusza, to mnie zobaczy, jeśli. Przeczesujemy sektor. Hej. Niewiarygodne, że oni na paralizator padają. Muszę ogarnąć balkon. Jesteś tam? Wjeżdżam z Lexington. Nic ci nie jest? Będę za kilka sekund. Północny zachód. Okej, Pete, gotów? Czekaj chwilę. Za późno. Ruszaj!
Odbiło ci. Jesteś niesamowity. Za dużo tego wszystkiego. Choroba Harego, Norman i Lee, jeszcze doktor Octavius. Wiem. To moja wina. Znowu to samo. Nie jesteś w tym sam, Pete. Ja i Miles zajmiemy się Fist. Ty znajdź Normana i lekarstwo. Dzięki, partnerko. Jeden z tych pająków. Muszę zdobyć te surowice i wszystko naprawić. Musi być jakiś sposób, żeby dotrzeć do Lee i Otta. Przekonać ich, żeby dali sobie spokój z tą zemstą. Obaj zrobili tyle dobrego dla świata. Nie mogą tego zaprzepaścić tylko po to, żeby dopiec Normanowi. Okej, Norman wyruszył po surowice. Lepiej dam znać Yuri. Mam nadzieję, że to dobre wieści. Najlepsze. Oskorp właśnie stworzył surowice. Jest lek? Dzięki Bogu. Jak szybko możemy podać go ludziom? Niedługo się dowiem. Są przy 10 i katedral. Czekaj. Właśnie się dowiedziałam, że w pobliżu ląduje helikopter. O nie. To może być śmigłowiec Normana. Wysłałabym do ciebie ludzi, ale żadnych nie mam. Nie martw się. Dam radę. Wkrótce będzie po wszystkim słowo. Dobra, widzowie. Myślę, że to będzie wszystko, bo ta misja była dość długa. W następnym odcinku albo zrobimy jedną, albo będziemy kończyli już w ogóle grę. I oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej. Książek Arkady Solskiego, w tym Krew Kamienia. Serce Lodu, książek Katarzyny Klio-Gucewicz, w tym Księżycowe Blizny, Cienie Północy oraz Drżenia Lat. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie dużo łapek w górę. Komentarze są wasze. Zostawcie również followa na Instagramie, Twitchu i Kiku. Rhino i Skorpion ponownie są za kratkami. Trzymajcie się, hej babatki, jeszcze posłuchajmy. ...niewyobrażalnymi stratami powstałymi podczas szaleńczej walki, do której doprowadził Spider-Man. Mam nadzieję, że nie ujrzą już światła dziennego, ale musimy się przygotować na wszystko. Zwyczajni ludzie nie mają szans z kimś takim jak Rhino. Mam więc propozycję. Słyszeliście o psach policyjnych, prawda? To teraz zacznijmy trenować policyjne nosorożce. Jak ktoś potem wyskoczy z nosorożcem, bum! My też mamy nosorożca! Trzymajcie się, hej.